Pamiętacie szatnie pierwszej drużyny hokejowej Polonii? A co gorsza, kontenerowe szatnie dzieci? Dziś już namiastka tego, co tutaj zostaną, choć w tej szatni, w tym pomieszczeniu nie ma jeszcze mebli, ale w zasadzie jest ona gotowa. To tak zwana szatnia czysta. Zapraszam, zobaczcie, jak wygląda to dalej. Wchodzimy do węzła sanitarnego. Po prawej stronie natryski. Tutaj oczywiście mamy toalety. Które wyglądają tak. Przechodzimy do szatni tak zwanej brudnej. W tej, w której będzie znajdował się sprzęt. Wygląda ona w ten sposób. Jest już tu część mebli. Za chwilkę będzie wyposażona. Oczywiście szereg pomieszczeń technicznych potrzebnych na różnego rodzaju czynności związane z obsługą techniczną. A teraz zapraszam Was do szatni dzieci. Warunki socjalne młodych sportowców są dla nas bardzo ważne. Wiemy, jak ogromny to był kłopot w starym obiekcie. Zobaczcie, jak wygląda węzeł sanitarny. A tutaj oczywiście toaleta. I kolejna szatnia dla naszych zawodników, czy też zawodników drużyn przyjezdnych.